Wiosna i lato to czas, kiedy warto wymienić źródło ciepła. Bardzo dużo mówi się o tym, że to jeden z elementów walki ze smogiem. Nowoczesne, ekologiczne ogrzewanie. Jak to zrobić? Po pierwsze, warto sobie na początek zadać pytanie, ile ciepła będzie potrzebne w mieszkaniu albo w domu. Po drugie, czy jest to mieszkanie w bloku, w kamienicy, czy domek jednorodzinny. Od tego będzie zależało, jakie warto wybrać źródło ciepła i ile będziemy płacić za ogrzewanie. W tym odcinku programu Polak Mądry przed Szkodą dowiecie się Państwo, jak dobrać ogrzewanie do mieszkania albo do domu oraz skąd uzyskać dofinansowanie, żeby płacić za ogrzewanie oraz za źródło ciepła jak najmniej. Żeby płacić mniej za ogrzewanie, nie wystarczy wymienić pieca lub kotła, ale warto zadbać także o ocieplenie budynku. Im mniej ciepła traci się przez okna, drzwi lub ściany, tym mniej jest go potrzebne. A co za tym idzie, koszty ogrzewania maleją. Ogólnie wiadomo, że paliwo stałe, tak, węgiel na przykład, jest za tańsze niż na przykład energia elektryczna, tak? Natomiast jeśli mówimy już o koszcie ogrzewania, nie możemy brać pod uwagę tylko kosztu samej energii, ale musimy też brać pod uwagę, ile jej trzeba zużyć, żeby dany lokal nagrzać. I tutaj niestety jest bardzo niekorzystna sytuacja w przypadku kamienic, budynków historycznych, dla tych, którzy jeszcze do tej pory korzystają z paliw stałych. Dlatego, że budynki, które zamieszkują, mieszkania, które zamieszkują, mają na tyle znaczące zużycie energii, są na tyle nieefektywne energetycznie, że finalnie ich koszty ogrzewania, mimo że korzystają z tańszego paliwa, bywają znacząco wyższe niż osób, które zamieszkują nowe budownictwo i korzystają na przykład z gazu czy ciepła sieciowego. Przy decyzji o remoncie mieszkania czy budowie domu warto zwrócić się po poradę do specjalistów. Tym bardziej, że takie doradztwo bardzo często jest bezpłatne. Inne rozwiązania będą możliwe w mieszkaniu w kamienicy, a inne w nowym budownictwie. Sytuacja rzeczywiście związana z budynkami wielorodzinnymi, tymi szczególnie kamienicami przedwojennymi z okresu sprzed prawie 100 lat, niestety nie jest tak prosta jak w przypadku domku jednorodzinnego. Bo po pierwsze, z reguły nie mamy instalacji, tylko są stare piece kaflowe, które gdzieś tam były co najwyżej przerobione na jakieś grzałki elektryczne, które oczywiście były bardzo drogim rozwiązaniem, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji i ludzie chcą na pewno uciec z tego typu rozwiązań. No i mamy właściwie tutaj tak naprawdę dwa wyjścia na dzień dzisiejszy, które są związane z dostępnymi sieciami. Jeżeli jest dostępna sieć gazowa, to na pewno jest dobrym rozwiązaniem lokalne, etażowe rozwiązanie gazowe, czyli kociołek kondensacyjny, dwufunkcyjny, połączony z instalacją centralnego ogrzewania, którą niestety trzeba wykonać oczywiście. Drugim rozwiązaniem, też bardzo dobrym, jest podłączenie do sieci ciepłowniczej, czyli w przypadku Wrocławia do sieci Fortum, bo wtedy to Fortum bierze na siebie też część tych wszystkich trudnych, skomplikowanych procedur, i Fortum wtedy rzeczywiście pomaga tym mieszkańcom takiej kamienicy, żeby to wykonać wszystko zgodnie ze sztuką. W gąszczu rozwiązań technologicznych łatwo się pogubić. Czy wybrać kocioł gazowy, czy może baterie słoneczne? Czym są pompy ciepła i dla kogo takie rozwiązanie jest korzystne? W przypadku domku jednorodzinnego, jeżeli jest to nowy domek jednorodzinny, to na pewno bym bardzo mocno polecał pompę ciepła, szczególnie jeżeli to jest niezbyt duży domek, taki do 100-150 m2. Natomiast jeżeli to będzie już bardziej rozbudowany układ, może jakiś tam bliźniak, może jeszcze jakiś tam układ bardziej powiedzmy wielorodzinny, to na pewno wtedy już rozwiązania hybrydowe, czyli powiązanie to pompy ciepła z kotłem gazowym byłoby absolutnie najlepszym rozwiązaniem. Wymiana źródła ciepła ze starego kopcącego dymem pieca na nowe, ekologiczne i czyste źródło ogrzewania jest jednym z priorytetów samorządów, stąd programy finansowego wsparcia. Można starać się o dotacje do wymiany starego pieca, kotła lub kominka, a także o dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Rok 2021 to ostatni rok, kiedy mogą mieszkańcy skorzystać z maksymalnych dopłat do wymiany kopciucha. 15 tysięcy złotych na wymianę ogrzewania, dodatkowo 5 tysięcy złotych w ramach programu Termokawka do wymiany starej drewnianej solarki okiennej. Mogą również skorzystać z dopłaty do rachunków za ogrzewanie, czyli jeżeli w wyniku wymiany ogrzewania rachunki wzrosną, to wówczas można liczyć na dopłatę do 4 tysięcy złotych rocznie.
Oprócz tego, jeżeli mieszkaniec jest najemcą komunalnym i zdecyduje się we własnym zakresie wymienić ogrzewanie, to znaczy nie czeka, aż gmina wymieni to ogrzewanie w jego lokalu, ale zdecyduje się zrobić to sam, za pieniądze na przykład z programu Kawka Plus, wówczas może liczyć na zwolnienie z czynszu do końca 2022 roku, a przez kolejne 3 lata jego czynsz będzie obniżony o połowę. Ja proponuję skontaktować się z instalatorem, który oferuje w pakiecie całość usługi, to znaczy wymieni nam ogrzewanie w takim wariancie jak naprawa samochodu z pieniędzy z ubezpieczalni. Podpisujemy pełnomocnictwo i wówczas taki instalator za nas załatwia wszystkie formalności, chodzi po urzędach, uzyskuje zgody, składa wnioski, rozlicza dotacje. Więc tak naprawdę mieszkańca interesuje tylko i wyłącznie udzielenie pełnomocnictwa, wybór wariantu ogrzewania, a następnie otworzenie drzwi, aby ekipa remontowa po prostu weszła i wymieniła to ogrzewanie. Tak jest najłatwiej. Na naszej stronie Zmień Piec mamy listę instalatorów, którzy zostali przeszkoleni z programu Zmień Piec, znają te programy dotacyjne. Tam też jest poprzez takie ikony oznaczone, który instalator proponuje jak szeroki pakiet usług. Więc dzięki temu mieszkańcy mogą się zorientować, do kogo mogą zapukać. Warto też zapytać o opinię sąsiadów, znajomych, sprawdzić fora internetowe, bo sam fakt, że umieszczamy takiego wykonawcę na naszej stronie, nie oznacza, że my go rekomendujemy. To są osoby, firmy, które przeszły po prostu przeszkolenie z programu Zmień Piec, ale warto skorzystać z tej wiedzy. Teoria teorią, ale jak wygląda taka wymiana w praktyce? Czy wypełnienie wniosku jest trudne i co trzeba zrobić, żeby dostać od miasta pieniądze na nowe ogrzewanie? A przede wszystkim, ile to kosztuje? Dowiedzieliśmy się, że weszła taka ustawa, która będzie zmieniała zasady ogrzewania domów i że wszystkie urządzenia, które działają na paliwa stałe, czyli właśnie między innymi drewno, no za chwilę, czyli tam za jeszcze rok czy dwa, przestaną w ogóle być legalne, tak? Czyli będą musiały być wymienione tak czy siak. A ponieważ właśnie dowiedzieliśmy się również o tym, że są dotacje różnego typu w tej chwili, z których można skorzystać, to postanowiliśmy to wykorzystać, póki jeszcze te dotacje są dostępne i można z nich skorzystać, a i tak trzeba będzie to zrobić, wcześniej czy później. Myśmy akurat się zdecydowali na pompę ciepła, dlatego że jesteśmy w takim dobrym położeniu tutaj, że nasz dom może również służyć pod instalację fotowoltaiczną, co też zrobiliśmy, żeby jakby ten prąd, który będziemy produkować, zasilał naszą pompę ciepła. I to wszystko jakby tak zbiorczo ma na celu właśnie ogrzewanie domu, wody, a przy okazji wykorzystanie tej energii słonecznej, czyli też ekologicznego źródła. Jak Państwo odczuwają te zmiany? No super. Przede wszystkim dlatego, że no, kominek jednak wiązał się z tym, że trzeba było napalić, tak? Trzeba było przynieść to drewno, rozpalić, poczekać, aż się rozgrzeje i dopiero to ciepło było odczuwalne po jakimś czasie w domu. Natomiast no, teraz już nie ma tego kłopotu, nie trzeba nic takiego robić, pompa działa automatycznie, więc tutaj ciepło mamy cały czas, tą temperaturę stałą w domu. No i nie trzeba nosić tego drewna, nie trzeba czyścić tego kominka. No i przede wszystkim też ta atmosfera zrobiła się dużo przyjemniejsza, bo jednak nie ukrywajmy, ale z kominka nawet przy dobrym użytkowaniu no ten dym gdzieś sam zawsze do domu też docierał częściowo. Więc teraz no już tego nie ma, jest dużo lżej, przyjemniej. Musiało widocznie tak być, że to musiał przyjść taki moment, kiedy dojrzeliśmy do tej decyzji i jakby tutaj to wszystko zadziałało i się udało. Bo nie ukrywam, że też na przykład ta instalacja fotowoltaiczna, ona też zmienia się z czasem i też zaczęło to być bardziej dostępne i trochę tańsze. Jeszcze parę lat temu to były bardzo drogie sprawy, znaczy nadal nie są tanie, ale jakby no już jest to w zasięgu trochę większej liczby ludzi, nie? Także tak myślę, że to wszystko po prostu musiało się połączyć i dojść do takiego momentu, kiedy się zadziałało i udało nam się. Pompy ciepła, z których skorzystała rodzina pani Anny Owczarek, to jedno z najpopularniejszych i najtańszych rozwiązań, jeśli chodzi o instalację ogrzewania w domkach jednorodzinnych. Pompy są proste w obsłudze, tanie w eksploatacji i można je połączyć z innymi urządzeniami wspomagającymi działanie pompy i wpisującymi się w program walki ze smogiem. Pompa ciepła powietrzna pobiera nam energię z
otoczenia, z powietrza. Pompa ciepłogruntowa pobiera energię z gruntu. W gruncie wykonuje się tak zwane sondy. Sondy mogą być zarówno pionowe, jak i poziome, czyli kopiemy w gruncie w pionie sondy na głębokość około 80 metrów, 90 metrów. Jest to tak naprawdę uzależnione od mocy samej pompy ciepła. Pompy ciepłogruntowe mają o tyle większą przewagę nad powietrznymi z racji tego, iż one pracują zawsze ze stałym parametrem. Mam tutaj na myśli temperaturę właśnie gruntu. Pod pewną głębokością gruntu jest zawsze stała temperatura, czyli niezależnie co jest na zewnątrz, czy jest plus 20, minus 20, pompa ciepła zawsze ma stałe źródło pobierania energii. W efekcie, kiedy ona stale pobiera energię o takiej samej temperaturze, ona nam zawsze jest w stanie jak najbardziej efektywnie pracować. Sposobem na tak naprawdę podgrzew ciepłej wody użytkowej, idąc bardziej w ekologię, są kolektory słoneczne, które to są montowane na dachu i pobierają nam energię tak naprawdę promieniowania słonecznego. Jest tam tak zwany czynnik, czyli glikol, który to odbiera poprzez absorber, czyli taką powierzchnię, można powiedzieć, kolektora. Ciepło podgrzewa ten glikol i ten glikol jest nam w stanie wygrzać zasobnik naszej ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła, baterie fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii, czyli takich jak na przykład słońce lub wiatr. To ekologiczne rozwiązania, bo nie niszczą środowiska i są niezależne od ludzkiej egzystencji. O technologiach dbających o środowisko powiemy w kolejnych odcinkach programu Polak mądry przed szkodą. Monika Suder, Echo 24.